Dzień dobry. I mamy godzinę 6 minutami. Zbieramy się powoli. Nasze walizeczki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I czekamy na taksówkę. Tak więc nasza przygoda na Moderze dobiega końca i o godzinie 5.30 wylatujemy do Lizbony. Zakończyliśmy tym samym naszą wspaniałą podróż. Jak było, Piotrek? Dobrze. Wyspałeś się? Nie. Bagaże oddane, czas na kontrolę bezpieczeństwa. Piotrek. Kontrola bezpieczeństwa za nami. Chyba jedno z najszybszych, tylko ciach, wszystko sprawdzone i lecimy dalej, kierunek Lizbona. I wylądowaliśmy w Lizbonie. Właśnie sobie przypomniałam, że Ula, mając 2 lata, była w większej ilości krajów niż ja do 30 roku życia. Pewnie któregoś dnia, gdy Ula będzie miała 30 lat, będzie mówiła do swojego turbo przenośnego przekaźnika wizualnej mocy obrazowej, do podświadomości. Mój syn, moja córka do tej pory była na większej ilości planet niż ja do 30 roku życia. To nie Ula? Robimy właśnie chill międzyśrodkowy, więc fanta, herbatka, dla mnie kawa. Dzisiaj chciałbym Cię zaprosić na challenge. Challenge, który robię na tym vlogu, bo wiele osób mnie pyta, jaka jest najlepsza rzecz, żeby zacząć się rozwijać, żeby zacząć robić niesamowite rzeczy. I ja mówię, być wytrwałym. I challenge jest bardzo prosty. To, co ja robię już 34 dzień, robiłem wcześniej 365 dni. Codziennie robimy tą samą rzecz. I to jest właśnie bardzo ważne, żeby robić to codziennie przez na przykład 30 dni. Więc zachęcam Ciebie, mój drogi widzę. Wiem, że nie wszyscy się tego podejmą. Zakładam, że 200 osób o tym pomyśli, 100 zacznie coś robić, a skończy może 10 osób. Ale dla tych 10 osób warto. 30 dni tworzyć cokolwiek. Czy to będzie jedno zdjęcie, czy to będzie jeden wpis, czy to będzie jeden wpis na LinkedInie, na Facebooku, na Twitterze, czy to będzie jeden vlog, co jest dość trudnym zadaniem, trust me. Więc zachęcam Cię, 30 dni. Jeżeli ktoś po tych 30 dniach napisze mnie maila i powie, zrobiłam to 30 dni i udowodni mi to, czyli ta twórczość musi być w jakiś sposób online, to przygotuję coś specjalnego. Obiecuję. Jeszcze nie wiem co, ale coś wymyślę. Tak więc zachęcam Cię do challenge'u. Czy jesteś w stanie tworzyć przez 30 dni z rzędu? Jestem ciekaw. Wytrwałość. Wytrwałość to jedna z cech charakteru, która decyduje o tym, co się będzie z nami działo. Zachęcam potrenować wytrwałość.
latałeś w Warszawie. W sumie 4 loty TAP Portugal. Niesamowita linia lotnicza, bardzo miła obsługa, wszystko na czas, przyjemnie, sympatycznie, cudownie. Smacznie. I lądowaliśmy dzisiaj w mgle. Była taka sytuacja, że wyłoniliśmy się z chmur i od razu dotknęliśmy lotniska, więc bardzo przyjemnie. Tak więc, Polsko. Polsko, najwspanialsze. Dobra, widzimy się za chwilę w domu. Aparat przejechał pół świata, a musiał w Warszawie upaść na ziemię, ale jest cały, spokojnie. Więc witam was w naszym nowym mieszkaniu, gdzie się przeprowadziliśmy. Kiedyś was oprowadzę po tym mieszkaniu, a nie dzisiaj. Dzisiaj czekam na wasze propozycje dzielenia się przez 30 dni. Od dzisiaj. Nie ma co czekać na 10, 15, od dzisiaj przez 30 dni. Zobaczycie, jak to fajnie wpłynie na to, jak będziecie działać i na zadowolenie. Po tych 30 dniach będzie taka niesamowita ulga, ale to zobaczycie sami. Więc żegnam się z wami, bo tutaj nie mam internetu. Muszę zmontować, pojechać w inne miejsce i zaplodować. I dziękuję za wszystko, za obecność i do zobaczenia jutro.